Fame MMA 9, jest ze mną Hejter po walce. Witam, witam. Jakie jest twoje stanowisko po wyjściu z oktagonu, tak może od ciebie? W sensie jak stanowisko? No odnośnie stanowisko, odnośnie walki. Werdyktu przede wszystkim. W sensie, jak się odnoszę do werdyktu, tak? Tak. Wydaje mi się, że troszeczkę jest tutaj mały wałek, będę się odnosił do tego, ale wydaje mi się, że to jest nowy zawodnik, więc chcieli go dowartościować troszeczkę i tyle. Ja już wychodzę trzeci raz i trudno, no i sędzią nie jestem, ale wydaje mi się, że troszeczkę nie dooglądali tej walki na 100%, nie? Okej, a jak ty się w ogóle czułeś w tym oktagonie? Ja się czułem dobrze, nie? Przy trzeciej walce już człowiek się czuje dobrze, tylko jestem strasznie zdziwiony, że przegrałem. Jestem zdziwiony, bo wydaje mi się, że dwie rundy były moje. No Filip, z tego co widzę, tam jeszcze chyba leży z nogami właśnie do góry. Chciałbym podkreślić to, że ja wyszedłem, mógłbym wejść jeszcze raz, a on leży u medyka już jakieś pół godziny, godzinę. Myślisz, że walka rewanżowa, czy całkowite anulowanie werdyktu? Wydaje mi się, że anulowanie werdyktu, nie? Lub jak będzie trzeba, mogę walkę jeszcze raz. Okej. No dobra, to w takim razie ja tobie dziękuję. Dziękuję. Jeżeli chcesz coś dodać, to proszę. Nie, dziękuję. Chciałbym jeszcze trenerom podziękować. Piotrkowi, Łukę, Maniakowi, Tańculi i Buła. I Bule, jak to się tam odmienia. Dobra, dziękuję. Dzięki.